Dobrze, ludzie, witam was w Life is Storm Before the Strange, odcinek bonusowy, pożegnanie. Pożegnamy się z serią Life is Strange i z oryginalnymi, według mnie, najlepszymi bohaterami z Life is Strange, jakie powstało, bo podobno, nie grałem w dwójkę ani w te True Colors, ale podobno postacie tam nie są już takie napisane tak dobrze jak te tutaj. I widzę, że będziemy tutaj się cofali jeszcze bardziej w czasie, gdzie Max jeszcze jest w Arcadia Bay i jak się z Chloe tam przyjaźnimy. To będzie tylko na jeden odcinek cały. Zaczynamy. Odcinek bonusowy. O, jaka fajna piracka flaga! No to już się dobrze zaczyna. Jestem piratem. Edward Kenway w naszych sercach. Laleczka. Co to? Druga część Barbie? Do petard. Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? Oh. She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. To jest oryginalna aktorka Max. Max. Even when science means blowing shit up. No i to tak, jak druga część Barbie by się tak zaczynała, to już bym oglądał. Co jest? Nie wybuchło. Nie wypał. Oszczy! Dobra, cofam. Wypał. Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen! Gram Max! That was truly amazing. Why are explosions so awesome? Jezu, jeszcze nie dają Max na koniec grać. Some things. Ale się rozpłaczę. I'm not sure your mom would see it that way. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. Dlaczego znowu grajesz cicho? No, chuj mnie zaraz strzeli. But I guess I better do some actual cleaning too. I'll be excavating the closet. If you Dobra, jest see okay. anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. Ile one mają tutaj lat? 10? 12? Nie wiem, który mamy rok. It feels like I've spent half my life hanging out in this room. Oh. Probably because I have. Fajnie, że oryginalna aktorka wróciła tutaj, żeby to jeszcze sobie nagrać, tak pożegnalnie, nie? Szkoda, że nie ma też oryginalnej aktorki, która grała Chloe, no. Nie wiem, co się z nią stało, nie wiem, pokłóciła się ze studiem, czy co? In a few days, my whole family moves to Seattle. I have no idea when I'll see Chloe again. A, za kilka dni się przeprowadzają, dobra. This might be my last chance to say goodbye. How do you tell your best friend that you're leaving her? A, ona jeszcze nie wie. O Jezus. Odcinek bonusowy, pożegnanie i smutna buźka na końcu powinna być. U mnie będzie w tytule. Z łezką. I better help Chloe with her cleaning. And while I'm at it, I can take one long last look around this place. Półka na książki. Boże, znowu sterujemy Max. Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. How about these boy band trading cards? Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave them all makeovers? Czeka, a może jednak jest oryginalna aktorka? Dorysowane cytuszki. You mean when you drew boobs on all of them? I was so mad at you. And yet, our friendship lived on. So too will these cards. Kurde, czasami słyszę, jakby tu była oryginalna aktorka, czasami nie. Nie mogę się...
Nie wiem, powiedzcie mi, czy tutaj w odcinku pożegnalnym też gra oryginalna aktorka, która grała Chloe w oryginalnej części Life is Strange? Nie w tym dodatku, nie w tym prequelu? Rest in pieces, doll. Chyba, że ona właśnie tak udaje, że jest młodsza, nie wiem. No, I don't know. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. Niebezpieczne przygody Supermax i doktor... Lorenstein. Od kiedy używamy silników rakietowych statystyki w walce z przestępczością poszły w górę. Jasne, siła lotu ułatwia bardzo wiele spadek. Doktor Chlostein. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Jestem ten. Always preferred imaginary animals to real obraz. Ones. Well, besides Bongo, of course. This was our first unsupervised time together. Przecież my tu też jeszcze spotkamy Williama. We were supposed to chyba see another show next month, but... How sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. No, naprawdę, czasem przyżywam aktorki. How about you? Any new moves? Jasne, pana to. Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. All right, back to the junk mines. Ja mu tu muszę wszystko poeksplorować, no. Oopsie board game. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. That's BS. The last time we played, I wiped the floor with you. Poor Max. Losing your memory at such a young age. Guess we'll have to play again soon and find out. Dobra, dobra. Świecący miś. Nie, no tego nie wywalimy. Let this box of trash be a sacrifice to you, O almighty glowy bear. Zdjęcia. Ever since I started taking photos, Chloe's hung them in her room. It's like my own private gallery. Trochę to tak wygląda. As usual, Chloe's grades are better than mine. I still kick her butt in PE though. Karta ocen 8 klasa. Chloe Elizabeth Price. Arcadia Bay. Przyroda 5 minus, 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 minus. Ej, no nie jest zła! Znaczy... Nie była zła. Dopóki się wiadomo, co nie stało. Pan rekinek. Co to jest? This seems like a good candidate. Are you insane? That's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowance this cost? You haven't touched these since the fifth grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. No dobra, dobra. Przekonałaś mnie, magiku. Okay, whenever I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Połóżmy się. Chilling. Kontemplacja. It's so hard to believe. This room, this house, this town. All in the past now. Or soon to be. No smutek, no. Am I without Chloe? She's the one who's always starting things. Pulling us into adventures. I can't imagine life without her.
O Jezu, nie mów tak, proszę cię, Max. I haven't told her I'm leaving yet because I still can't believe it's real myself. Też w to nie wierzę. Jeden wyjazd zmienił tak dużo w życiu Chloe. Hey, what's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Your dad is the best. Sure. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. Okay. Czyli jeszcze żyje. Oh! You're off to a great start. Poka, poka. Actually, it's kind of cool. Zaświadczenie o przyjęciu. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. Drodzy Państwo, gratuluję Państwa córka, której parę została przyjęta do Akademii Rok 2008. Dobra, mamy 2008. Czyli to jest dwa lata przed graniem w prequel. Dobra, tam był 2010. We wrześniu. Dzień otwarty rodziców. I still can't believe you're a Blackwell Academy student. How is it? Oh, the classes are incredible. The teachers are actually smart. And the lab is legit. Petri dishes for days. What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're fine. Oj, coś tam jednak. Chloe, you are terrible at hiding your feelings. Is everything okay? I don't know. I like hanging out with normal people, like you. Aww. Thanks. I guess. You know what I mean. I hate fake people. You're real. Thanks. Ja zaraz naprawdę się tu popłaczę. Plecak. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. Oj, potem zmieni zdanie, jak dorośniesz. Zobaczysz. Zostałości petardy. That was awesome. Who else but Chloe could turn cleaning her room into a pyrotechnical adventure? Tylko Chloe to potrafi. Pan rekinek. You better not be thinking what I think you are. Chloe, I haven't seen you touch this guy in years. Why do you care? Why do I care? If you throw my beloved childhood friend into the trash? I don't think that deserves an answer. Sorry, chum. That's better. Chyba nic tu nie wywalimy. Za bardzo sentymentalna jest. Chloe's been beating me for a while, but that growth spurt could come any day now. No w szufladzie, co? Co to kuźwa jest? Łamiszczenka? What about this half-eaten jawbreaker? Zgadłem. Serious biohazard. You promised me we'd finish it together no matter how long it took. Don't be a quitter. Your mom and your dentist will thank me. So lame. Just so lame. Fuj, jak trzymać taką kurde łamiszczenkę, która tutaj... Jezu, czy jeszcze robią łamiszczenki? Tak, nie ma tego dużo. Chloe's had this hoodie for years. It's her favorite. I don't think she'd mean to throw it away. What are you doing? Your favorite hoodie. You must have thrown it in by mistake, right? No. It's fine. It's filled with holes and falling apart. That never stopped you from wearing it before. It's fine. Really. Okie dokie. No to chyba wszystko. I've tried my best to clean this place. Dobra, gadamy.
dużo nie chciała wyrzucić. Tylko łami szczękę się udało wyrzucić. Well, it wasn't exactly the purge mom was hoping for, but at least we tried, right? Right. Mówię tą łami szczękę, zobaczyłem, teraz mi się przypomniał. Cartoon Network, Teta i Eddie. With clean rooms and clean slates want to get into today. I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Dobra, później, najpierw się pobawmy. Possibilities are endless. Got anything in mind? Actually, you bet your ass I do. I found this when I was digging around before you got here. You're gonna flip! Do you have any idea what this is? Coś pirackiego? Whatever it is, it looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. So we were 8 years old? That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Zaraz posłuchamy. Ready to find out? The audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia. Captain Bluebeard and Long Silver. You were such dorks. So, you're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek, do mine eyes spot two fair pirate wenches? Dad, get away! We're in the middle of an important project. Oh, a project. Never mind then. I apologize. I mean it! All right. Supper's in five. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. As I was saying, if it's treasure you seek, you've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of treachers. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Oh, yeah. Only the map can lead ye to the treasure ye seek. But be forewarned. Kapitan Bluebeard to powstanie w 2010. Again, only those with pure hearts will be able to see what the amulet shows them. The amulet. Good luck. And, why? Dude. That was hilarious. We were so, so ridiculous. We still are, Max. We still are. Okay, forget everything. Today, we go treasure hunting. No dobra. I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Następne. Okej, okay. Bocian gniazdo masy. Okej. Okay. O, Bongo. To nie był Bongo? Jaki kiciuch. Żadnego kompania, żadnych chłopców na pokładzie, nie zdradzamy pirackich sekretów, zawsze dzielimy łup, zawsze zakupujemy skarb, zawsze bronimy innych piratów. Złamanie choć jednej z powyższych zasad skończy się spacerem na desce. Arr. Dziennik okrętowy. Kolejny dzień plądrowania i niszczenia na dalekich morzach. Komandor Shelly, zaciekła przeciwniczka wszystkich piratów, próbuje ponownie odebrać nam świeżo zakopany skarb. Zagroziła, że odbierze nam naszą mapę. Jeśli tylko wpadnie w jej ręce, z pewnością słyszała o naszym cennym skarbie i chce nam go ukraść. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokończyć mapę i ukryć ją w bezpiecznym miejscu. Musimy sporządzić ją tak, by była czytelna tylko dla nas. To znaczy, że dla kapitana kapitan Niebieskobrody i długiej Max Silver. Bo nasi wrogowie dwoją się i troją tylko po to, żeby odebrać nam skarb. Niech żyje grabież i bogactwo. Kapitan Niebieskobroda, długa Max Silver. This looks like a page was ripped out. O nie!
A może odrysować jakimś ołówkiem? Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings? All right. Time to find this map. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Może tak być. O! Znalazłem? Naprawdę? Za pierwszym razem? Wow! Jestem zajebisty. Sekretny leży Chloe, mroczna grota, amulet, zamek Price'ów, wyspa skarbów. Jezus! Dobra, to najpierw tak. Sekretny leży Chloe, potem przez mroczną grotę do wyspy skarbów i potem do zamku Price'ów. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern, aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Oh, I think we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. You think it's still there? Should be, as long as the clean police haven't gotten to it first. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. Dobrze. You mean the swings? Yes, the pirate ship. Captain Bluebeard and Long Max Silver ride again, bitches! Chloe seems so into this. Jak to się fajnie ogląda, nie? This has to be my last day here. Might as well have one final pirate adventure. No, chciałem mi wyznawać od razu prawdę, żeby jej nie psuć humoru. Chloe said she hid the amulet in the attic. The only way in is through the broom closet. It seems like Chloe's dad always has a project around the house. Dzień dobry. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. Oj, ogarniesz jeszcze, ogarniesz. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. Jeszcze ogarniesz, malowanko. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Miło, miło. Well, I used to. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. Najlepsza przyjaciółka na świecie. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. I don't think I've ever actually seen anyone reading these books. I wonder if I'll ever take this view in again. Oj, zobaczysz, tylko nie tak, jakbyś chciała. I always like to imagine I could open that wardrobe and step into another. I don't think no to nie Narnia. Może zapłaty tajemnica Olivera Sharpa, zapłaci swoim życiem, powieść Eda O'Neilly. Kurde, ktoś się chyba Spielbergiem, kurde, tam inspirował. No other diner could even come close. Tam jest zdjęcie chyba. Aaaa. How cute that was. Oh, Chloe's parents are so cute. To jest to zdjęcie. Za młodu. Chloe's mom is trying to quit smoking. Niech rzuca. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. Did Chloe get into a fight?
She never the principal at Blackwell. You rock, Mr. Price. Gannie, czy uważasz, że Marisa Rogera była tyranem, a nie ofiarą? Może gdybyś wysłuchał wyjaśnień obu stron przedmienienia strony, się na swojej szkole córkę zostaw mnie, William Price. A voicemail? I wonder if it's still there. Chciałbym usłyszeć takich bardziej sobie tam coś się waham. Wspomniałam ci powiedzieć, że gdybyśmy na mieście mieli pani Rogera, zostawiła wiadomość głosową na automatycznie skar- uważa podczas jej odsłuchania. Tylko nic nie słyszała. Musimy pomyśleć, jak to rozgryźć. Wiem, że niedługo... Okej, to musimy to potem posłuchać. Używałem swojej myjki. Pomyślałem, że podziękuję ci za jej wypożyczenie. Działa jak złoto. Nasz dom nie jest jak z bajki, ale na pewno wygląda nieco lepiej. A nic więcej nie ma. Bilety. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Chloe is such a nature nerd. Wycieczka. Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? Uloteczka. It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. No dobra. Na dół pewnie nie mogę. No, właśnie. No dobra, to znaliśmy ten amulet na strychu. Tu jeszcze nie byliśmy, nie? Nowe pomieszczenie się przed nami otwiera. I ostatnie w tym domu. I'm sure I can find something around here to boost me up. No, skrzyneczka tu jest. I nie taka do otwarcia z CS-a, taka normalna skrzyneczka. Fuck. It's a start. I gotta find something I can stack on top of it. Ale co? Szynkę z narzędziami? Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Szynka jest. Co tu jeszcze mogę podłożyć? This won't be big enough for me to reach, but... Maybe I can stack things on top of it. Bierz to. Nie zauważyłem tego. Zrespił się tu? Almost there. I just need a few more inches. Nie no, już powinno wejść. Naprawdę? Nie no, chyba sobie robicie jaja. O! Książki. Czy to się przewróci? To będzie niestabilne w ciul. Czy to nie wystarczy? No fiknie do tyłu zaraz, no. Dobra, nie fiknęła, uff. Już się bałem. Dobra, pół godziny za nami. Jeszcze pół, podobno. Strasznie ciemno. Nic nie widzę. O, stała się światłość, już widzę.
Holy ever. There it is. Amulet Achmenra. Of course Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. Three till? I think I've heard of them. Jeden się za fiutka łapie. Her parents couldn't part with this. I guess I see where Chloe gets her sentimentality from. Bo przesunił krzesło. Czemuś taka muzyka jest horroru. I can squeeze through now. Nie podoba mi się ta muzyka w ogóle. Taka mroczno tajemnicza. Kurde, amulecie, że ty musi być tak daleko. Not a single country record. These must belong to Chloe's mom. It's a good thing I'm big and burly. Otherwise moving this furniture would be kinda difficult. Bla 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 bla. That's full of decorations Chloe made when she was five. She thinks they're embarrassing, but I think they're cute. Okej. To moda. Lecimy dalej. Jakoś mi się krzywo siedzi. One step closer. Oraz bliżej amuletu. To też trzeba zostawić. This desk's pretty heavy. Dasz radę, Max, co to dla ciebie takie siłaczki? Glad this thing is empty. Boże, jakie przewartowanie. Yes, yes, yes. Przeciskamy się dalej. Boże, ciasno tu. Nie utknij nigdzie tam, Max. Szklany amulet ze szkła. Finally. Żeby nie było jakiejś pułapki zaraz. Zdjęcie, o. This is a nice close-up shot. Got you. This thing is cool, I guess. Dobra, nie było pułapki. I wish I could remember how it works. Ta już założyła. Tam szpachelką napierdziela. Chloe Price. My best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And spiders. Mhm. O kurde, pije rum. I have you now, scallywag. Man, I'm gonna miss her. Ja też już za nią tęsknię. Ty, łezka mi poleciała. Yarr. Are you just watching me up there, Creeper? Oj, tam nieprawda. I'm just getting some light. This cavern is even darker than I remembered. Did you conquer your fears? You could say that. Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. No to w drogę.
Nie, powinienem tak to powiedzieć takim lektorskim głosem. No to w drogę. Nie, nie umiem, dobra, nieważne. No nie, jeszcze myślałem, że sobie dół poeksploruję. A tu od razu do ogródka idziemy, może potem po ogródku pójdziemy do środka jeszcze. Dude, you did it! No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. A jest tu kod bongo? Przybory do malowania. It's not that I don't like the blue. I'm just sad to see the old color go. Taśma malarska. One time we stuck a bunch of this tape to Chloe's face to make a blue beard. Putting it on was a lot more fun than taking it off. No, zrywanie musiało być bardzo bolesne. Ogródek w oponie. This was a fun experiment. I'm almost surprised we actually managed to grow something. No, stokrotki wyrosły, nie? O nie, tu Bongo też już nie żyje, a to też jest ten rok. A jednak Bongo! To czemu tam było napisane Pogo? Trochę mnie... a co to za kiepy? Podobno już nie pali. Chloe and I have done lots of homework at this table. No, ten nasz rysunek. It's so weird we're at different schools now. I still wish I could live in the world we drew. Piłeczka. I've spent so much of my life here. Every little corner is familiar. Comforting. Nice, jak się odbija. These games we're playing. Buried pirate treasure from our past selves. Is this why I keep pushing off telling Chloe I'm leaving? Because I don't want to ruin this time together. How am I going? What's up, dude? O Jezus. Bro. Moja piłeczka. Maybe I meant nerd. Dork. Punk. Punks are cool. Good talk. Oj, ty punkowo moja. This thing looks so much smaller than I remember. I can't believe Chloe still. No to do działa. Actually. Znaczy do działa. This morning, I can. Co to jest? Ah, żołnierzyki. I call it. How I lost my magnifying glass privileges. Ojej, biedne żołnierzyki. Great art is never appreciated. Jakby te żołnierzyki z tej historii to oglądały, to już by dostały zawału plastikowego. Rum. Czas na szkorbut. Yo ho, yo ho, a pirate's rum for me. Did you drink this? Yar. No, not really. I defish an empty bottle from the recycling bin. That's probably for the best. Some pirate you are. Pirat nowoczesnych czasów. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Hey, Chloe. Yar. Walk the plank. Perfect. That is. Dobra, dajmy amuleta. Wait just a minute. Yar! You must ask permission before setting foot or peg on another captain's boat. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Grrr!
Granted. Coming right up. Okay, I think it goes... Damn it. I forget how to make this stay on. Stay here. I think I saw some tape. Thanks, Max. No to po tasiemkę. Just some tape left between us and the treasure. Ustaweczka. A czekaj, mogę to sprawdzić. A, to tak wygląda. Glider swings. The best way to simulate a storm on the high seas. Widzicie. I wish this was big enough to jump in. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Hmm. Yeah. A few weeks. No to już mnie tu nie będzie. Dobra, mamy taśmę. One step closer to getting that treasure. Whatever it is. Smutno mi się robi, bo już wiem, że to jest, już jestem blisko końca, nie? Avast, matey. Have you brought me prize? Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used dobra, to chyba to jest ta sama aktorka. To, że ona udaje młodszy głos jakby. We thought we were gonna be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Gierka się zapisała. To już wiesz gdzie iść? Chyba, że tak. Are you sure? Of course. Come on, navigator. Point me to some treasure. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something. Dobra, widziałem tam parasole, nie? Okay. This drawing is supposed to line up with something. O. Mury może nie być. To jest parasolka, czy mi się wydaje? The angle almost looks right. O. Chodź. I think the drawing should turn the real world into something piratey. Piratey, mówisz? Jak tylko, że ja tutaj nie mam dużego pola do popisu, wiesz? I think I have the right angle, but where does it line up? Czekaj, no szukam kurwa drabiny. A nie mogę stąd zejść? To wygląda jakbym miał ją. Dobra, udało się. Got it. Yes, you rock. Where is it? Here? W prawo. Okay, take a step right. O Jezus. No, the other right. My other right or your other right? Moje. My other right. Got it. Wait, what? Just go. That way. Perfect.
Now come towards me. To tu. Bingo. Kopiemy. Ale fajna, fajna zagadka. Nie spodziewałem się. Jest skarb! What the... That is not what we buried. What the fuck? Beer canister? Ktoś sobie przechowywał piwo pod tym, pod ziemią? What is this? I don't know. Let's open it. Jednak. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Pewnie od taty. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Goofball. Boże, ona powiedziała, jak Clementine mówiła do EJ-a. Goofball. Ahoy there, Plankwalkers! It's me, Bloody Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary. I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Aww. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed, and always remember... The real treasure is... Friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Dobrze, krwawy Bill. Billy the Squid. He's alive. To zabezpieczył wszystko. It really is like a time capsule. No way. Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. No to poczytajmy. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you were so cute. Check it out. Ugh, Maxine. Droga Chloe, jak się dzisiaj miewasz? U mnie wszystko dobrze. Jest piątek, 27 czerwca 2003 roku. Mamy wakacje, robimy kapsułę czasu dla nas w przyszłości. Będzie w stylu pirackim. Fajnie się jej szukało. Tu jest trochę rzeczy, które lubimy. Ulubione zwierzę, koń arabski. Max. Wydra Chloe. Ulubione jedzenie, paluszki z homara. Max. Lody kawowe Chloe. Ulubione zajęcie w szkole, sztuka lub literatura. Max. Fizyka Chloe. Najlepsze przyjaciółki my, Max i Chloe. A ty masz 12 lat czy więcej? Jakie są twoje ulubione potrawy, filmy itp.? Na razie to tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz jako nastolatka obok najlepszej przyjaciółki. Pozdrawiam, Maxine Caulfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Droga Maxine, pozdrowienia z 2003. Oto zapiski z tego, jak spędzamy dni zgodnie, co jest prawdą. Choć zgadniesz, co jest prawdą? Pierwsze, chodzimy do tej samej szkoły i zawsze siedzimy razem w stołówce. Wiadomka. Nocujemy u siebie co najmniej raz w tygodniu. Trzecie, lubimy ekstra słone precle. Cztery, próbujemy prześcignąć się w przekonywaniu rodziców, żeby kupili nam zwierzątka. Piąte, jak będzie nas na to stać, będziemy mieszkać razem i używać tylko złotej farby. Szóste, walczyliśmy z wieloma przeciwnikami i nigdy nie zawiodłyśmy
się nawzajem. Ile odgadłaś? Jeśli twoja odpowiedź to wszystkie, to masz rację. Twoja przyjaciółka nazywa się Chloe Elizabeth Price. You were really sweet. Oh man, I was really goopy. Oj tam. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. Zdrapki! I'm gonna draw something. All these memories. W końcu można pochodzić. I want to look at everything. That was a good week. Powiedzę mężusiu, jesteśmy dumne z twojego awansu. Przez tydzień będziesz miał gofry z dwóch wielorybów z dostawą do domu. Twoja kochająca żonka. Bo to zdjęcie, co się cofnęliśmy w czasie. O, naczynia, usprzątnij. Jakoś mi się tak z automatu kliknęło. Much better. Somebody's a goody two shoes. Czasopisma. Manga might be the one thing where Chloe outnerds me. Mm-hmm. I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Ja i tatuś. To zdjęcie też pamiętam. We always make so much more of a mess here than at my house. Kadr z komiksu? Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Może powinnaś pomóc mi przefascynować temu typowi facjatę. These are awesome. Wow. Jakie wynalazki. Ciekawe. Most of these are pretty far off base. Przewidywania na przyszłość autorki Chloe i Maxine. Ciągle spędzamy ze sobą czas, więcej. Obie jesteśmy średnio popularne, obie chodzimy już ze swoim drugim chłopakiem. Nie podejmujemy decyzji bez pytania się nawzajem o zdanie, gadające czaszki naszych wrogów. Obie mamy zwierzęta, Chloe była na Antarktydzie, Max mogła jechać na nią, gdyby tylko chciała. Jedna z nas ma małego brata lub siostrę, dobrze nam idzie w szkole. Ojej, nie jest tak kolorowo. Recording things was so much fun in third grade. It actually might be really fun. Is writing once a week too often? Well, I've run out of things to say. It's good to see you, old friend. I keep messing up my picture. There are no mistakes. Śnieżna kula z łanią. Kurde, 53 minuty. To jest koniec. Nie chcę, żeby to się kończyło. Niech tu trwa wiecznie. Proszę. There. Można? Now you've got something pretty to look at. Amulet. You sure were troublesome to find. Książka. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Płynąc wiatrem. Historia kobiet, które zmieniły karierę w połowie życia. Pod redakcją Cassidy. Gra wideo. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO. O Boże, MMO. Jakoś nie lubię. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Kieszonkowe Chloe, kieszonkowe 6,60. Aha, 4. Okej, okay, prezent od babci 18 wydane. 12, kieszonkowe wydane tyle. Malowanie statu, kieszonko. No, oszczędna. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Oj, trudno by było. Telefon. I wonder if that's the voicemail Chloe's mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it. But if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Kurde, no nie wiem, słuchać czy nie słuchać.
Ja bym posłuchała. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess compared to that, Seattle's not so far. Ja bym posłuchała. These used to make great pirate swords. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. Dobra, ja słucham. A nie mogę do słuchawki. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. No cóż. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Come on. You've got to tell me what happened. I'm your best friend. Dokładnie. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science. Just oh, Jesus. No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and... Co za kurwa, nienawidzę takich dziwek. Przepraszam, nienawidzę te... To mnie poniosło. Nienawidzę takich ludzi, co oceniają kogoś po kurwa, po tym jak się ubiera. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. Dobra, co robimy dalej? Zdjęcia. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move, James. Dwa ciasteczka. Aaaa. Nie, to nie Oreo chyba, nie? Nie wiem. Dziwny strój. Halloween 2002. Czarownica. Pan Królik i Pan Ser? Nie wiem. I still haven't told Chloe about my news. Chloe and I spilled that wine months ago. But czapka z daszkiem. Zdjęcie. Dobra, trzeba jej w końcu powiedzieć, że chyba wyjazd się szykuje. Yes. Pose for a photo with that. Okay. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. Mogę zobaczyć te zdjęcia gdzieś? So bad yourself. Gdzie są te zdjęcia? O, tu. Pyk, pyk, pyk. Super. Mogę usiąść? Mogę. You're such a space hog. Move over. I muza, i muza, ta muza. Nie ma żadnych przemyśleń, Max? Ta muza jest piękna. Po prostu piękna. Relaksująca, odprężająca. Ale niestety tak się nie da. Musimy w końcu jej powiedzieć, że wyjeżdżamy do Seattle.
Jeśli tak, to przeciągaliśmy przez godzinę. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. What the heck? My first tattoo. Ow! What tattoo am I getting? A heart with my initials? Duh. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama. No nie, no trzeba! Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing. Right? Powiedz jej. Muszę. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. Usiądź, usiądź, bo żeby się mi tu nie zemdlała. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? So? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I thought about telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. Then it would have been hanging over us all day. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Dobra, poszło lepiej niż myślałam. I want to spend every minute we have together having fun. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. Szkoda, że tak się nie stanie. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. O. O kurwa. To jest po tym, jak on pojechał po Joyce. O chuj. O kurwa, nie wierzę. Nie. Tyle teraz problemów na ją nagle. Ja pierdol.
kurwa. Ja kurwa nie wiesz. Nie wiedziałem, że to akurat dziś. A tyle kurwa problemów naraz. Aż mnie brzuch rozbolał. Ja pierdolę, nie wierzę. I to wszystko się stało akurat wtedy, w tym jednym dniu. To jest kurwa jakiś największy pech na świecie. Jeszcze podczas kurde pogrzebu ona musiała wyjechać. Ja pierdolę. Przepraszam, jeszcze jest napisane na kaseciku. No i została sama, zostaliśmy już... ja. Wierzę, kurwa. To wszystko w jednym dniu się stało. Co dla Chloe, kurwa, musiał być taki, kurwa, nóż w serce, gwóźdź w serce, maczeta w serce, kurwa, kula w serce. I to wszystko w jednym dniu. Przecież to musiał tak, kurwa, boleć, kurewsko. Och, nie dziwię się, że ona się tak pozmieniała. No i koniec. Ja pierdolę. Ja się zastanawiam, dlaczego teraz Dot Not Entertainment nie zrobi jakiegoś
Life is Strange 2 z Max po tym, co się działo po tych dwóch wyborach. Bo to by było spoko, jakby to zrobili. Mogliby w jednym epizodzie, jeden epizod zrobić oddzielny dla każdego wyboru, a potem ten w drugim epizodzie jakoś to połączyć. Też kurde, to by się nie dało, bo w jednym Chloe umiera, a w drugim oni uciekają z Arkadii i poświęcają całe miasto. Tak się nie da, kuźwa. Ale może coś by wymyślili, no. Ja bo jak naprawdę chciałbym zobaczyć, co się teraz tam z Max dzieje, nie? Albo by po prostu powiedzieli, jak w The Walking Dead Telltale, że które zakończenie jest kanoniczne i tyle. Które jest prawdziwe i tyle. I mogliby zrobić naprawdę Life is Strange 2, takie naprawdę 2. Ale no, naprawdę, ta gra mnie rozpierdala, nie? Żałuję, że tu już jest koniec, ale lepszego pożegnania emocjonalnego nie mogłem sobie wyobrazić. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się już w kolejnych seriach na kanale. Jutro, pojutrze, po półtrze, nie wiem, zobaczymy. Pa, pa!